Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Jak tam rozpoczęcie roku oblatało? Czy tak jeszcze macie szok porozpoczęciowy? Ja jeszcze nie wiem, jaki ja mam szok, ale wiem, że dzisiaj jadę dość daleko do pracy z chłopakami i muszę wyjechać sobie sporo wcześniej, z tego względu, że wiecie, dzisiaj jest rozpoczęcie roku, więc na pewno będzie masę kontroli, bezpieczny powrót do szkoły, akcja i tak dalej, więc trzeba jechać podwójnie przepisowo. Chociaż ja zawsze jeżdżę przepisowo, no ale dzisiaj to jest taki dzień, w którym można się spodziewać wszystkiego. Także robię sobie śniadanie na wynos. Ogarnę zaraz marchewkę, pójdę do chłopaków. No i powiem Wam, że wczoraj to mnie obcięło. Odcięło. Już wieczorem to byłam taka padnięta, że oczywiście z tego padnięcia znowu nie mogłam usnąć. No ale jakoś nawet się dzisiaj wyspałam, więc zaczynamy nowy dzień. Hop. Już ktoś idzie sprawdzić, czy to przypadkiem jajko dla niego. Nie już swoje zjadłości, dziewczynki moje drogie. Także trzeba sobie jakieś kanapki, coś na drogę uszykować i lecieć. A wy jak to oglądacie? To już dzisiaj, o Boże, co to mi tak pryska. To już dzisiaj pierwszy raz poszłyście normalnie. Tu Andzia pisała, że zaczął się wrzesień, więc wraca do regularnych treningów, do rutyny i tak dalej. No na pewno, teraz to już trzeba mieć rutynę i to taką, wiecie, wypracowaną, działającą niemalże natychmiast, bo to wszystko już wymaga zegarka, punktualności i dopięcia na ostatni guzik. Dziewczyny, życzę Wam, żeby Wam się to wszystko tak spinało jak w zegarku. Żeby nie było niepotrzebnych nerwów, stresów i w ogóle, bo to się wtedy przenosi na wszystkich, a nikomu to niepotrzebne. Dobra, idę pogrzebać w lodówce, zobaczyć, z czym tą kanapkę można skonstruować. Wykąpane dziewczyny, obydwie i niesuszone. Gorąco jest, więc celowo nie suszyliśmy, żeby trochę swoje plecy oszczędzić. A one zdziwione, czekają na suszenie, wcale nie chcą być takie mokre. Kralewny jedne, do domu się pchają, żeby się suszyć. Normalnie szok. We trampkach. Co ty jesteś, Mati? Mati. Pokaż się, Mati. O, Mati się wstydzi. Kokolina. A ty gdzie? Koko. Pokaż się, Koko. Matka już nie wie, które je które. Już jesteście takie podobne. Ale dużo szybciej bez suszenia. Chwilę opykaliśmy. Kurczaki, wykąpałam dziewczyny i powiem Wam szczerze, chciałam pójść trochę na łatwiznę, żeby ich nie suszyć. No i patrzę, pogoda taka, wiecie, ciepło, 26 stopni, mówię, super, no to wykąpię je w ten, wysuszę na ile wlezie i wezmę je na dwór, posiedzimy sobie na dworze, wiecie, żeby tak na słoneczku wyschły i ten. No i posiedzieliśmy może z 15 minut, jak pierdykło burzą, to już z półtora godziny jest ta burza, i cały czas trwa. Cały czas. Zobaczcie, jakie mam piękne astry. Kocham. Kocham z jednej strony, a z drugiej strony mnie tak denerwuje, bo to takie kwiaty już moim zdaniem oznaczające jesień. No ale są przepiękne. I tak postawię sobie je tutaj. Sprzątania mam teraz, słuchajcie, w łazience. Mam taki sajgon. Że matko kochana. O Boże. O Boże, o Boże. I co tu się, za co tu się najlepiej teraz wziąć? To Wam powiem szczerze, nie mam pojęcia.
Kto tu do mnie idzie? Wiecie, że one jak są mokre, to są nie do rozróżnienia. Jak bum, cyk, cyk, nawet dla mnie. Ty jesteś Matylda. Chodź, Matuśka. Chodź, Matuśka. To jest Matylda. Matylda Mokrasek jeszcze. A to jest Kokusia. Kokusia też Mokrasek. O, Matylda, jeszcze tu jest jakiś kołtun do zlikwidowania. Boże, ile tu jeszcze tego czesania. Ludu, kochany święty Józef. Ty jesteś kokolinka, bo ty od razu chapiesz zębami. Ty jesteś kokolinka, bo ty od razu chapisz zębami. Czekaj, bo i rok jest taki twój trochę. Ja nie wiem, czy wy nas w ogóle tu widzicie? Czy wy nas tu w ogóle widzicie? Czy wy nas nie widzicie? Tu jest wykąpany Irokes pierwszy, jest mokry taki z córawek. A matka zaraz przyniesie łuska wasze, żebyście się buzy dawaj tego buziaka. Ale cudowny Mati! Chodź, dawaj buziaka! Takiego cudownego, jednego matcze, dawaj. Nie wstydziochaj. No zobaczcie, jakie takie same. Takie same dziewczyny, jak mokre, to identyczne. Nie zażeraj mi ręki, bo ręka jest ci potrzebna. Ty się przytulisz zawsze, a ty jak nie odgryziesz ręki, to nieważne. No kocham was, bardzo was kocham. Ty gluty on nie powie. No co ty, to przecież to boli, to mocno mnie ugryzłaś. No wejrzysz, kokon nie wolno. Stop. Weź. Tak, ty się o mnie powycieraj, a ty mnie łapami pobij. Najlepiej. Czego bijesz mamitkę swoją? Nie podnoś łapy na matkę. Nie podnoś łapy na rękę. Czekaj, bo mi tu zaraz zrobisz striptease. Na rękę, która cię karmi. Łapa. Brawo. Nie pysk, tylko, nie pysk, tylko łapa. Proszę, jak to się rozszalało. A śmierdzą, to czy wiecie co, nie śmierdzą, nie no, śmierdzą, ale tym szamponem takim zmieszanym z mokrym psem. O Panie, ale powiem Wam, że bez tego suszenia to i tak człowiek jakoś żyje. Chociaż zobaczymy, jak będę śpiewała, jak łazienkę posprzątam. Byłam sobie czysta, nie? No trochę. No bo ja jeszcze chciałam iść zrobić live'a. Ale czy mi się to przez tą burzę uda, to nie wiem. I tak muszę jeszcze chwilę poczekać, bo telefon mi się ładuje, bo sobie zapomniałam włączyć do ładowania. A bateria już umierająca jest. Także tak, proszę Państwa. Udało mi się w końcu zrobić te zakupy w Hebe. W końcu... No, wiecie co, ja to jestem i teraz tak sobie myślę, że zapomniałam, że zapomniałam tego serum, co wam tyle gadałam o nim. Ale za to wyczaiłam jeszcze jedną rzecz. Hebe są bardzo duże promocje, nawet z 80% przecenione moje ukochane kremy Joskin. I jeden wyrwałam nawet za 20 zł. Więc jak ktoś jest zainteresowany, bo wiecie, że ja w ogóle bardzo lubię tą firmę, to zerknijcie sobie, bo wiecie co, z 50 chyba 6, czy z 66 były przecenione na 20 zł te kremy. Zakupiłam oczywiście, pomimo tego, że mam jeszcze, ale ja to zużyję, więc jak ktoś tam z was, nie wiem, kupił, spróbował, lubi, to korzystajcie dziewczyny, bo tak tanio to jeszcze nigdzie nie widziałam. No i wojna trwa, a jak? U nas już wieczór. Chłopaki sobie... Sawciu! Sawciu urodzinowy! Obiedzony jak bąk. Kruskowi jak zwykle coś tam jest... Pyszne jest, jeszcze się oblizuje. O, męczone już dziecko śpiące takie, nie? Już matka zamyka okna.
gasi światełko. Idziemy spać. No, idziemy spać. O, klakson, proszę bardzo. Umicie tak? Nogą po nosie się podrapać? O, proszę bardzo. Jaki sprytny chłopak. Oluś się tu wtarabanił. Alwu już leży. Prawda, Alwu? Ty już leżysz. Ty już śpiochasz. Już wcześniej ziewał, oczka miał takie malutkie. Mikiego musiałam dzisiaj przewieźć, bo mi się wtarabanił do auta i nie wyjdzie za skarby świata. Czekajcie, chłopaki. Leż sobie. Staram się ciebie nie nadepnąć. No i u nas cały czas tak krąży ta burza, więc klakson jak patrzy, czy matka już poszła, aby na pewno. Więc mam nadzieję, że to już po tej burzy i że już nas nie będzie tutaj doceniało, bo powiem wam, że naprawdę grzmociło i to tak całkiem. Wiecie co, jak tak u nich jest tak teraz fajnie, ciepło, tak przyjemnie, jakby tak człowiek usiadł albo położył się tam w tym hamaku, przysięgam, usnęłabym. Naprawdę bym usnęła i jeszcze to ich takie pomrukiwanie. Klakson, mówisz, matko, ani się waż mi tutaj spać, bo będziesz mi tu chrapać. Poszła do domu, nie? Poszła do domu, przyjdź jutro ze śniadaniem. Także idę zobaczyć, co tam u dziewczyn. No proszę, Miki, jak sołtys wysoko najedzony i za nic nie odpowiada. No proszę, proszę. Proszę ja pana. Jezu, jak ja was kocham, to wy sobie nie wyobrażacie. Naprawdę, jak ja was kocham wszystkich, co ja bym robiła, jak ja bym was nie miała? Ja nie wiem. Ja normalnie nie wiem, klakson. O Jezu! Dobra, już idę. Już nie gadam, bo wiem, że chcecie spać. Cześć, moja dziewczynko, znalazłaś matkę. Ale ty jeszcze jesteś troszkę mokra, wiesz? Jeszcze tak nie do końca doschłaś. Ale jaka ty jesteś elegancka. Ale ty już mi tu nie chodź, proszę cię bardzo. Ja już tu zamknę. I idziemy, ale sobie przywaliłam drzwiami. Ała! I idziemy do domku. Uciekłaś, Alicji. Zwiałaś, Alicji. Widzę, że coś się za bardzo cieszysz. Czekajcie, bo muszę was postawić jak zwykle, bo nie mogę sobie tu jedną ręką poradzić. Pilnujcie Koko. Pilnujcie Kokolinki. Kokolinki, ale ci oczy zaświeciły jak duchowi. O Jezu, elektryczny pies. Koko, pokaż się. Kokula, no normalnie elektryczny pies. A tam Matunia gwiazda. Matunia gwiazda. Proszę, proszę. Dziewczyny eleganckie, wypumpane, nie pogadasz. Ale już się szybko ciemno robi. Tak wiem, że w tele... O, dwa elektryczne psy ze świecącymi oczami. Dziewczyny, jest za 12, 8, a już jest tak ciemno, że nagrywam telefonem i mi się normalnie lampa włączyła sama. Także uciekam do domku. Tadau, tadau, ciemna noc nastała. Już autentycznie jest 26. Na dworze jest już zupełnie ciemno. Kurczę, jak ten wieczór się szybko robi. Masakra. Więc ja przyszłam do swojego gniacha, do swojego centrum dowodzenia. Zrobię jeszcze dla was film. Podrukuję kilka rzeczy do pracy. I tam jeszcze... Coś jeszcze miałam zrobić. Właśnie, coś jeszcze miałam zrobić. Tylko co... A może mi się zaraz przypomni, bo ja to tak, wiecie, lubię po parę razy przychodzić do tego komputera i zapomnieć. Dziewczynki, wy dzisiaj już pełny rynsztunek, nie? Szykujecie dzieci i w ogóle ja wam powiem, że dzisiaj byłam w pracy, w przedszkolu, a w zasadzie w dwóch placówkach
I powiem wam, że normalnie taki był płacz, taki był bek, bo to wiecie, te maluszki już podejrzewam, że po tej adaptacji pierwszy raz właśnie chyba bez rodziców już tak zostawały. Jejku, takie biedne, wiecie, zasmarkane, no mamy, cykają, takie widoki. Zawsze ten wrzesień to jest taki trudny i dla rodziców, i dla dzieci, i dla wszystkich. Ale są też pozytywne strony, tak jak tutaj Andzia pisała, wracam do wrześniowej rutyny, do treningów, do tego, do tamtego. Kurde, Aga, ja muszę z tobą, bo ja też, wiecie co, już tak odstawiłam wszystko. Jedyne, czego się trzymam, to trzymam się tego postu i staram się robić kroki. Ale z tym staraniem się ostatnio bardzo, bardzo słabo mi idzie. Więc tak sobie myślę, że może by mi się jutro udało wyjść z domu wcześniej i byśmy sobie poszli na łajzy, znowu na kroki. Byłoby fajnie, ale to jest tylko taki na razie pobożny plan. Bo nie wiem, co z tego wyjdzie. Jutro muszę w ogóle wstać bardzo wcześnie, bo jutro raniutko mam serwis do Toy Toya, więc muszę ich wpuścić i nie pośpię. No i muszę jeszcze coś przygotować. Jak nie dzisiaj, to jutro rano do pracy, bo tak szczerze powiedziawszy, to muszę w ogóle ułożyć jeszcze sobie cały plan, bo nie wiem, co jutro będę robić. Muszę to jeszcze przemyśleć, ale nie będę Was tym zanudzać. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zostaw nam subskrypcję, będzie nam bardzo miło. Zostaw nam komentarz. Ja wiem, co Wy sobie teraz pomyśleliście. Ty, Jędzo, jedna, zostaw nam komentarz, a Ty nawet nam nie odpisujesz. Wszystko czytam. Wszystko czytam, ale z tym odpisywaniem, Boże, ja wiem, ale ja naprawdę wszystko czytam i dziękuję Wam, bardzo Wam dziękuję za te komentarze. Już nic nie mówię, do jutra. Cześć, pa! Uciekam, zanim mi nawciskacie za to odpowiadanie na komentarze. Cześć!